Wydawnictwo AA z Krakowa oraz kanał YouTube Ku Bogu przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Michaela Worisa zatytułowane Kościół Walczący. Jak wskrzesić autentyczny katolicyzm. Produkcja i realizacja. Kanał YouTube. Ku Bogu. Rozdział drugi. Wyjątkowy kryzys. Nierozpoznana katastrofa. Kryzys zazwyczaj przynosi ze sobą okazję, szansę stania się czymś wspanialszym. Wewnątrz kryzysu, z samej definicji słowa kryzys, znajdują się ziarna zniszczenia poprzednich sposobów życia obojętnie czy będzie to dotyczyć cywilizacji kultury czy postaw zamiast rozpoznania okazji i pochwycenia jej kryzys częściej prowadzi do wspomnianego już zniszczenia niemal całkowitego jeśli nie pełnego unicestwienia tego co wcześniej istniało taka jest natura kryzysu wielu ludzi w historii rozpoznało czas kryzysu i wykorzystało potencjał wzrostu jeśli można tak powiedzieć Dostrzegło prawidłowo, że nadeszła chwila przemiany i pochwyciło ją. Niektórzy przywarli do poprzednich sposobów życia i usiłowali z całych sił je wzmocnić, nadać im nowe życie. Inni poczuli, że nadeszła chwila, by obalić poprzedni sposób życia i poświęcili swą energię na zniszczenie go. Wystarczy jedynie wyobrazić sobie na przykład myśli nurtujące króla Jerzego po jednej stronie Atlantyku, i amerykańskich kolonistów po drugiej na krawędzi wojny o niepodległość albo za zadumę i rozważania francuskiego monarchy wobec wzburzenia rewolucjonistów w roku 1789. Kroniki cywilizacji dostarczają olbrzymiej ilości przypadków do refleksji chwile kryzysu, jaki ogarnął imperium rzymskie, gdy barbarzyńcy naruszali jego mury w III i IV wieku. Kryzys, jaki ogarnął Kościół katolicki i rodzące się kraje Europy, gdy mahometańskie roje poniewierały Afrykę Północną i przepłynęły Morze Śródziemne wkraczając do Iberii w VII i VIII wieku. Moment kryzysu dla całej Europy, gdy Wikingowie zaatakowali, wykorzystując kontynentalne drogi wodne, i pustosząc spore połacie ziemi, która właśnie została ponownie ucywilizowana po upadku Rzymu. Wszystkie te kryzysy, czy to militarne, czy inne, mają jedną rzecz wspólną. Wszystkie one zostały rozpoznane jako to, czym były, jako rozwidlenie drogi, gdzie to, co stare, miało zniknąć i być zastąpione przez to, co nowe, albo to, co stare, zwyciężyć i stać się silniejsze niż wcześniej. Jednak obecnie na Zachodzie istnieje kryzys, który nosi cechy charakterystyczne najbardziej wyjątkowego w historii ludzkości. Nierozpoznany kryzys kryzys tak wielki pod względem proporcji, że gdy chodzi o duchowość, a w efekcie moralność, może spowodować gwałtowne stoczenie się zachodniej cywilizacji mocno wstecz, a jednocześnie tak niedoceniany pod względem swej skali, że wprost nie mieści się to w głowie. Wygląda to tak, jakby gigantyczne trzęsienie ziemi o natężeniu 9 stopni w skali Richtera rozdzierało na oścież ziemię, a dotknięte nim okolice były zaludnione przez potomków Ripa van Winkel, Tytułowy bohater opowiadania Washingtona Irwinga z roku 1819. Zwiedziony przez ducha w górach Catskill Zasypia na 20 lat i budzi się po wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, by odkryć nową rzeczywistość. Mocno pogrążonych we śnie i niewzruszonych nawet wówczas, gdy wokół nich walą się ściany i sufity. By zrozumieć, dlaczego tak się dzisiaj dzieje, konieczne jest najpierw zrozumienie natury kryzysu, a następnie jego skali, by potem cofnąć się i zidentyfikować różne historyczne wskaźniki. Służące zarówno za symptomy, jak i przyczyny, a co najważniejsze, by zrozumieć, dlaczego tak niewiele w sprawie tego kryzysu zrobiono i z jakiego powodu pozostaje on tak bardzo nierozpoznany. Podczas gdy nierozpoznalną cechą kryzysu jest jego wyróżniający się składnik w stosunku do minionych kryzysów historycznych, ma on z nimi wiele wspólnego. Kryzys ze swojej natury jest zawsze duchowy. Zakorzeniony w tym, co transcendentne. Sama akcja zaistnienia kryzysu zawsze wiąże się z brakiem duchowego zadowolenia, nieukontentowania dominującymi warunkami. Zatem, aby zdać sobie sprawę z jakiegokolwiek kryzysu, należy najpierw zrozumieć, że wszystkie warunki wstępne kryzysu są obecnie w każdym człowieku. To dlatego dany kryzys nie ogranicza się do tego, co olbrzymie i epokowe. Ale może się dokonać na najniższej z płaszczyzn, płaszczyźnie indywidualnej osoby. W rzeczywistości każdy wstrząsający światem kryzys zawsze zaczyna się jako kryzys osoby indywidualnej. Na przykład kryzys rewolty protestanckiej w XVI wieku, który zniszczył jedność świata chrześcijańskiego, nabrał ostatecznego kształtu w rezultacie indywidualnego, osobistego kryzysu jednej osoby. Tak się złożyło, że indywidualny, osobisty kryzys księdza Marcina Lutra zbiegł się z indywidualnymi i osobistymi kryzysami innych ludzi w tym samym czasie, wynosząc w ten sposób jego własny kryzys do poziomu multi-kryzysu, czyli kryzysu zbiorowego, gdzie łączy się wiele indywidualnych kryzysów, jednocząc się w kryzys na szeroką skalę z efektem domina. Poszczególne klocki padają jeden na drugi, powodując przewracanie się jeszcze większej ich ilości, aż to, co niegdyś istniało, przestaje już istnieć. Czasami potrzeba dłuższego czasu, by ujrzeć w pełnej ostrości to, co zastąpiło rzecz minioną. Tę samą siłę uderzeniową widzimy w kryzysie, który obalił cara Mikołaja II w Rosji podczas rewolucji bolszewickiej. Jak wiele osób w tamtych czasach naprawdę rozumiało, ile klocków domina upadnie, nie wspominając o głowach, które miały się potoczyć, gdy bolszewicy szaleli pośród monarchii. Myśli jednej albo kilku osób, uwzględniwszy właściwe okoliczności i czas, mogą przyczynić się do przebudowy, ukształtowania na nowo, rekonstrukcji historii. W rzeczywistości to jest historia. Rozwój wydarzeń, których natura ma swoje źródło w wojnie duchowej, zarówno osobistej, jak i zbiorowej. Jeśli nie rozumie się historii w ten sposób, okazuje się ona być jedynie przypadkowym zetknięciem okoliczności, które zderzają się ze sobą, wywołując przypadkowe skutki. Jednak nic bardziej błędnego od takiego rozumowania. Historia ludzkości rozwija się w sposób determinowany przez bardzo rzeczywistą prawdę opierając się na tej prawdzie, że jesteśmy istotami duchowymi, poszukującymi prawdy, dobra i piękna. Kryzys w historii pojawia się wówczas, kiedy jedna fala, mająca swoją pewną interpretację prawdy, dobra i piękna, zderza się z inną falą, która reprezentuje interpretację odmienną. W takiej chwili jedna fala ustępuje drugiej, zostaje wchłonięta w drugą. Cała ludzkość znajduje się dzisiaj w takiej chwili, która stała się bardziej realna i namacalna, dzięki technologii mediów, mogących tak bardzo precyzyjnie uwidatnić wszystkie odmienne pulsowania w każdej fali. Niezwykły w tym światowym kryzysie jest fakt, że tak wielu na świecie tego nie dostrzega. Zostali oni znieczuleni na kryzys, na tę wielką chwilę, tę przepaść, nad którą stoi teraz cała ludzkość. Jak to się stało? To temat, który także wymaga zbadania. Dlaczego tak wiele poprzednich kryzysów z łatwością rozpoznano, podczas gdy ten pozostaje ukryty przed oczami takiej masy ludzi? Czy to możliwe, że wspólną rzeczą dla sporej części poprzednich kryzysów było zagrożenie życia i zdrowia, porządku materialnego, opanowania miast i wiosek przez barbarzyńców, muzułmanów, wikingów albo rewolucjonistów? Wydaje się, że kiedy zagrożony jest porządek materialny, ludziom łatwiej jest uświadomić sobie bezpośredniość kryzysu. Jednak co wówczas, kiedy zagrożony jest porządek duchowy? Czy to powiązanie świata materialnego z duchowym nie jest tak łatwe do zrozumienia i dlatego kryzys duchowy pozostaje nierozpoznany? Czy ludzie nie potrafią zauważyć, że zagrożenie duchowe niesie ze sobą potencjał stania się jeszcze bardziej niszczycielskim niż siejące spustoszenie armię? W przypadku zniszczeń materialnych zdobywcy muszą przywrócić jakiś porządek, by móc czerpać korzyści ze swego podboju. A wraz z upływem czasu jak potwierdza to historia pokonani albo przynajmniej ich potomkowie wracają do pewnej normalności. I odzyskują umiejętność cieszenia się w jakimś stopniu nowym porządkiem materialnym, niezależnie od surowości, z jaką został on zaprowadzony. Jednak zniszczenie duchowe niesie ze sobą tą wyjątkową cechę charakterystyczną, że trzyma podbitych i ich potomków na zawsze skutych w łańcuchy, zawsze zniewolonych. Podbite ciało to jedno, podbita dusza. To coś w gruncie rzeczy kompletnie odmiennego. Ciało jest częścią porządku przyrodzonego, jako takie umiera. Dusza jest częścią porządku nadprzyrodzonego i żyje na wieki. Świat przyrodzony narzucił granice cierpieniu ciała. Świat nadprzyrodzony nie stosuje takich ograniczeń cierpieniom duszy. A wziąwszy pod uwagę, że każdy kryzys, który w końcu wybucha na scenie materialnej historii ludzkości, Najpierw wybucha na nadprzyrodzonej scenie duszy, zrozumiałe jest, że ten współczesny kryzys, tak bardzo duchowy w swoich początkach, tak bardzo nierozpoznany na poziomie doczesnym, jest największym w obliczu jakiego stanęła ludzkość. To, co podlega ukształtowaniu na nowo, to coś dużo więcej niż po prostu porządek materialny, jak w przypadku minionych kryzysów. Ostatnim klockiem domina, który ma teraz upaść, jest sama dusza, rozumienie natury człowieka przez samego człowieka. Człowiek albo rozumie siebie jako jedynie istotę materialną z wszystkimi tego konsekwencjami, albo prawidłowo rozumie siebie jako amalgamat czegoś materialnego i niematerialnego, ciała i duszy wraz z wszystkimi tego konsekwencjami. Człowiek jest albo powiązany z Bogiem, Albo nie ma Boga i człowiek jest suwerenny. Jest to kryzys antropologii. Mamy teraz przed sobą dwie wielkie fale współczesnego kryzysu, rozbijające się o siebie już od dość długiego czasu. Dwa całkowicie przeciwne rozumienia rzeczywistości człowieka. Wszystkie inne wcześniejsze kryzysy były jedynie preludium do tego ostatniego starcia. Kryzysu jakiego nigdy dotąd nie odnotowano w anenałach historii. A zatem dlaczego tak niewielu widzi go jasno. Rozdział trzeci. Zrywa się burza lata 60. XX wieku. W ciągu minionych pięćdziesięciu lat społeczeństwo Zachodu przeszło zniszczycielską prędkością przemiany, jakiej nigdy przedtem nikt w historii nie był świadkiem. Zauważmy. Możliwość rodzenia dzieci niegdyś postrzegano z ekscytacją, w istocie jako błogosławieństwo, ale teraz jest ona widziana jako problem. Posiadanie zbyt wielu dzieci albo dzieci nieplanowanych, olbrzymia część ludzkości, osoby indywidualnej rządy, traktuje jako problem, który wymaga rozwiązania. Rozwiązanie sprowadza się do dwojakiego podejścia, zapobiegania i, jeśli to zawiedzie. Eliminacji. Nikt nie sugeruje, że w poprzednich czasach nie było ludzi, którzy również podtrzymywali taki pogląd, ale nigdy tego nie przyjmowano jako niekwestionowanej społecznej ortodoksji. Antykoncepcja, pierwszy składnik rozwiązania, jest w rzeczywistości tak bardzo akceptowana, że wielu z tych, którzy czują odrazę do aborcji, nie mrugnie nawet okiem. Kiedy chodzi o czynne zapobieganie poczęcia nowego życia. Jest jedną z wielkich ironii i tragedii ruchu antyaborcyjnego, który przestylizował się w ruch za życiem, że tak naprawdę jest on w rzeczywistości tym, czym określili go zwolennicy aborcji ruchem antyaborcyjnym. Bowiem, jako przeciwnicy aborcji, ale wspierający antykoncepcję, członkowie tego ruchu stali się tak naprawdę. Nie obrońcami życia, ale tylko obrońcami narodzin. Ich szacunek dla życia daje o sobie znać jedynie wówczas, gdy chodzi o to, co rzeczywiste, a nie potencjalne. Pod tym względem nawet wielu gorliwych obrońców życia dzieli wspólny grunt z tymi, przeciwko którym maszerują. Można i należy zadać obrońcom życia następujące pytanie. Czy nie zgadzacie się z Planned Parenthood całkowicie, czy jedynie w kwestii aborcji? Czy nie jest dla was na przykład problemem rozprowadzanie prezerwatyw? I tak jak to jest w przypadku każdego pytania, które dotyka sedna czy czyjejś samoświadomości, pociąga ona za sobą wiele kolejnych pytań. Czy akceptujący antykoncepcję antyaborcyjni, AAA, pro są przeciwni przed małżeńskim relacjom seksualnym par w noc przed ślubem takiej pary. Czy sprzeciwiają się takim uczynkom powiedzmy tydzień wcześniej, a miesiąc wcześniej? A co z kwestią konkubinatu? Czy AAA są przeciwko wypróbowywaniu się par na kilka miesięcy przed zawarciem związku małżeńskiego, by się upewnić, czy do siebie pasują? Cóż może być w tym złego? A co ze swobodą seksualną ogólnej natury? Jeśli jedna albo oboje z takiej pary byliby całkowicie pewni, że nie zajdą w ciążę i nie doprowadzą tym samym do możliwego pytania o aborcję, czy AAA sprzeciwi się stylowi życia, który nie kontroluje popędu seksualnego? Wyobraźmy sobie na przykład, że każdy z partnerów byłby wykastrowany, które to określenie samo w sobie zakłada, że problem został przezwyciężony. A więc w rzeczywistości mielibyśmy parę, w której każdy z partnerów byłby wysterylizowany, a zatem nie byłoby kompletnie szansy poczęcia. Czy wówczas AAA miałby powody do sprzeciwu? To małe ćwiczenie z zadawania pytań nie ma na celu znęcania się nad częścią samozwańczego ruchu obrońców życia, ale wskazanie, że antykoncepcja króluje w nowym porządku moralnym. Do tego stopnia, że nawet rzekomo racjonalni ludzie, którzy tak wyraźnie postrzegają kwestię mordowania dzieci, stali się ślepi na problem zapobiegania poczęciu dziecka. Innym aspektem, w którym doszło do masowego przekształcenia społeczeństwa w ciągu minionych 50 lat, jest związek osoby indywidualnej ze społeczeństwem. Potwierdziło się to i uobecniło w ciągłej bitwie pomiędzy prawami a obowiązkami. Ta bitwa tak naprawdę toczy się każdego dnia i każdej nocy w różnych doniesieniach medialnych, które poruszają tematykę imigracji, opieki społecznej, praw reprodukcyjnych, opieki zdrowotnej itd. Batalie te toczone w legislaturach i sądach nie dotyczą w swej istocie. Bezpośrednich kwestii indywidualnych, ale bardziej tego, w jaki sposób postrzegamy samych siebie. Albo jako ludzi mających wzajemne oczekiwania i odpowiednie do nich powinności realizacji tych oczekiwań, albo jako osoby indywidualne, mające oczekiwania wobec wszystkich innych, ale nie wynikające stąd oczekiwania wobec siebie samych. Czy zwolennikowi Obamy należy się jego Obama telefon, czy właściciel Obama telefonu powinien znaleźć sobie pracę? Czy do podatnika należy obowiązek dołożenia wszelkich starań, by zapewnić kulturę doskonale sprawiedliwą, umożliwiającą każdemu znalezienie pracy? Czy też może na uciskanym człowieku spoczywa obowiązek zejścia podatnikowi z pleców i zerwania z nawykiem życia z zasiłków na koszt tegoż podatnika? Te pytania, te zmagania oczywiście nabierają dość konkretnych kształtów w świecie politycznym. Gdzie mężczyźni i kobiety walczą zaciekle o głosy i władzę, sprawdzając skąd wieje wiatr w poszczególnych okręgach wyborczych i próbując manipulować wichrami wojny na swoją korzyść. Politycy zamiast stać się przywódcami ludzi, próbującymi ustalić, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem bycia człowiekiem, bardzo często są jedynie pasożytami, czerwiami żerującymi na niemal rozkładających się zwłokach. Cuchnącego społeczeństwa. Społeczeństwa, które zdecydowało, że lepiej jest, by człowiek dążył do własnej korzyści, niż poświęcił się dla dobra wspólnego. Choć zawsze istniał wrodzony instynkt szukania własnej korzyści, trudno przywołać okres w historii zachodu, kiedy to światopogląd taki był otaczany w kulturze czcią do tego stopnia, że niemal unicestwił przeciwny pogląd o dobru wspólnym. To, co wyłoniło się w ciągu ostatnich mniej więcej 50 lat, to tak zniekształcone spojrzenie człowieka na siebie samego, że to, co jest wynikiem tego poglądu, może jedynie przynieść nieszczęście, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Nieszczęście, przed którym wielu nieustannie próbuje uciec, ale w które coraz głębiej zapada. Ludzie ci bowiem nie uświadamiają sobie, że przyczyną tego nieszczęścia jest pogląd na samych siebie. Pogląd, który otrzymali i przekazują innym. Zaakceptowali go i to zaakceptowali chętnie. Jakie nieszczęście zatem się upowszechniło? Pierwszym jest pogląd na małżeństwo. Życiowe zobowiązanie wobec kogoś, wraz z oczekiwaniem, że owocem dzielenia tej miłości między mężczyzną a kobietą będą dzieci, teraz wydaje się niemal rzeczą osobliwą. Małżeństwo, rozwód. Ponowne małżeństwo to teraz cykl i to jest ta monumentalna zmiana w ciągu ostatnich 50 lat, której wpływ ledwo zaczęto odczuwać. Cały porządek materialny został postawiony na głowie, ponieważ współczesny człowiek widzi siebie w oderwaniu od jakichkolwiek rzeczywistych zobowiązań w świecie materialnym. Człowiek patrzy teraz na siebie jako istotę mającą prawa, które inni muszą popierać a z których głównym jest możliwość kopulacji bez żadnych zewnętrznych ograniczeń i bez konsekwencji, dopóki odbywa się to za tak zwaną obopólną zgodą. Takie spojrzenie człowieka na samego siebie podporządkowuje wszystkie inne aspekty. Hasło współczesnego człowieka to po prostu mam prawo do orgazmu z kimkolwiek, kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób zechcę. Stało się to sednem każdego pojawiającego się problemu: politycznego, społecznego, medialnego, rodzinnego, a nawet teologicznego. W Stanach Zjednoczonych cała partia polityczna demokracji oparła się na tej wolności. Całe społeczeństwo, cały naród przyjął i praktykuje tę w cudzysłowie wolność, z niemal jednomyślnym poparciem dla antykoncepcji. Możliwość seksu za obopólną zgodą z kimkolwiek się zechce, jest filarem całego kolosa medialno-rozrywkowego, a rodzinę rutynowo kształtuje się wokół poglądu, że seks jest królem. Nawiasem mówiąc, czy powodem, że tak często tak wiele dzieci kursuje między rodzicami, nie jest fakt, iż ci sami rodzice chcieli seksu z kimś innym niż tegoż dziecka prawdziwa matka czy prawdziwy ojciec? Gdy spojrzymy na szeroko zakrojone zmiany, jakie nasze społeczeństwo przeszło w ciągu tych minionych około 50 lat, kwestia homoseksualizmu jest ostatnim elementem domina, który ma upaść. I zrozumiałe staje się pytanie, że skoro według kultury seks pełni funkcje rekreacyjne, że skoro ma być dostosowany do osoby indywidualnej i nie niesie z sobą żadnych prawdziwych powinności wobec wspólnoty, to wówczas. Dlaczego by mężczyźni nie mogli uprawiać seksu z mężczyznami? Dlaczego kobieta nie miałaby legalnie poślubić drugiej kobiety? A jeśli już tak, to dlaczego dwie lesbijki nie mogłyby poślubić trzeciej? Logika mówi, że jeśli podstawowym celem seksu jest przyjemność, jak współczesny człowiek w swoim spojrzeniu na siebie zadecydował, wówczas jak trzeba by zniekształcić tę logikę, by utrzymywać, że przyjemność seksualna ogranicza się jedynie do tzw. heteroseksualistów. Taka była podstawa werdyktu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 26 czerwca 2015 roku w sprawie Obergefell kontra Hodges. Sąd już parę lat wcześniej zawyrokował w sprawie Lawrence kontra Texas że istnieje konstytucyjne prawo angażowania się w akty homoseksualne za obopólną zgodą. Jakże zatem mógłby bezzwłocznie nie wydać wyroku, że konstytucyjnie chronione prawo do sodomii pozwala także na konstytucyjne prawo do sodomii w małżeństwie? I taki właśnie wyrok wydał. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak niewielu ludzi widzi wyraźnie kryzys rozwijający się tuż przed naszymi oczyma, jest prosta. Kryzys już się pojawił i jest przeszłością. Większość została nim ogarnięta i teraz płaci wysoką cenę albo wkrótce będzie płacić cenę takiej transformacji. Kryzys nadszedł i minął. Jedna fala całkowicie pochłonęła drugą. Teraz mamy do czynienia z następstwami kryzysu. A jak to się dzieje w przypadku wszelkich takich następstw, jest krew. I to sporo tej krwi. Jedna strona wygrała i teraz musi utwierdzić swoje zwycięstwa, więc pokonani nie mają złudzeń, że są faktycznie pokonani. Pamiętajmy jednak, że jest to kryzys duchowy, tak jak w rzeczywistości wszystkie pozostałe. Kryzys ten jednakże przybrał tak ogromne rozmiary, nie wspominając już o jego tempie, że jego następstwa również będą ogromne. Następstwa będą w istocie tak dotkliwe, Iż odczuje je każdy, każda ludzka dusza, a także ciała bardzo wielu ludzi. Zwycięska mentalność to owoc intensywnych działań, ale także tych działań braku, intensywnego rozwoju, a także nędznej opozycji. Weźmy pod uwagę rzecz następującą. W ciągu 50 lat cała cywilizacja powiązana rozumieniem samego siebie i moralnością. Cywilizacja, która rozwinęła się i trwała ponad tysiąc lat, została niemal całkowicie ukształtowana na nowo, składając jedynie gołosłowne poparcie dla swojej legendarnej przeszłości, często nawet pisząc przeszłość na nowo, by dostosować się do nowej rzeczywistości, która jest krachem o takiej skali, że następstwo może jedynie tej skali dorównać. Wśród tych gruzów stoi samotnie tylko jedna ocalała pozostałość którą wielu postrzega jedynie jako artefakt. Kościół katolicki. Należy jednak w tym momencie dokonać rozróżnienia o olbrzymim znaczeniu pomiędzy Kościołem katolickim takim, jaki istnieje sam w sobie, będący doskonałą, niepokalaną oblubienicą Chrystusa, a Kościołem katolickim przeżywanym w jego indywidualnych, grzesznych członkach. Oto myśl paraliżująca. Gdyby świat miał się skończyć w tej właśnie chwili, a wszyscy mieszkańcy Ziemi nie dołączyliby do Kościoła Triumfującego, Kościół wciąż byłby Triumfujący, nawet bez nas. To, że choćby jeden człowiek wspiął się na niebiańskie Wyżyny, nawet ponad Królestwo Aniołów, jest monumentalną przegraną dla piekła, a zwycięstwem dla Kościoła. Stąd Kościół Triumfujący. Żaden zatem katolik na ziemi nie powinien nigdy mieć uczucia, jakoby czekało na niego jakieś jego miejsce i że brak jego osoby w jakiś sposób pomniejsza zwycięstwo. Zwycięstwo jest zawsze zagwarantowane, obojętnie czy my jako osoby indywidualne bierzemy udział w tym zwycięstwie, czy znajdujemy się wśród tych, nad którymi to zwycięstwo odniesiono. Wybór należy całkowicie do nas. Obecność tylko jednego człowieka zabranego do Boga oznacza, iż piekło przegrało wojnę, a zatem dla nikogo nie ma żadnej gwarancji. Ważne, żeby zawsze pamiętać o jednym: My potrzebujemy nieba, ale niebo nas nie potrzebuje. Bóg nie zostaje umniejszony przez naszą nieobecność w Bożym Majestacie, ale my, tak, ku naszej wiecznej hańbie. Zatem w kwestii zbawienia nie ma miejsca na postawę pewności albo bycia bliskim pewności. Tak naprawdę, jak wciąż na nowo ostrzega większość świętych, doktorów oraz ojców Kościoła, większość ludzi zostaje potępionych, nie wykluczając katolików. Kościół triumfujący już istnieje, ale pewne jest, że indywidualni członkowie Kościoła walczącego nie wstąpią na wyżyny zwycięstwa, lecz dołączą do swego pana w dole. Społeczności potępionych. I to nie powinno być zaskoczeniem, tylko straszliwym wezwaniem do świętości, przerażającym wezwaniem do broni w kościele walczącym. Od samego początku kościół walczący miał zdrajców w swoich szeregach. Judasz będzie pierwszym. Nie będzie niestety ostatnim. Jak przenikliwie zauważył święty i poważany ksiądz John Hardon, każda dusza w stanie grzechu śmiertelnego jest narzędziem diabła. W szeregach kościoła walczącego jest dzisiaj wielu, którzy są tajnymi agentami świata diabelskiego. Umyślnie czy nieumyślnie, nie robi to różnicy. Zdrada, obojętnie czy zamierzona czy nie, ma ten sam niszczycielski skutek. Rozdział czwarty. Co się stało? Marcin Luter sieje ziarno. Ksiądz Marcin Luter nie był pierwszym zdrajcą w szeregach kapłaństwa. To niesławne wyróżnienie należy się Judaszowi. Jednak był jednym z najbardziej znaczących, a to w związku z wcale nie najmniejszą rolą faktu, iż demon, którego wypuścił przeciwko Kościołowi w XVI wieku wciąż szaleje i wścieka się, atakując ciało Chrystusa. Dla zjawiska, które historia określa Reformacją Protestancką, Stosowniejszym mianem jest rewolucja protestancka, gdyż była to rewolucja, a nie reforma. Kościół zawsze się reformuje, w każdym kolejnym pokoleniu. Nigdy nie jest w stanie rewolucji, ale wielu z jego poszczególnych synów tak. Marcin Luter był jednym z takich synów. W jego umyśle tak chwiejnym i niepewnym powstał kryzys. Potrzebował gwarancji, że jest zbawiony zapewnienia, że nie zostanie potępiony. Oto punkt wyjścia dla kataklizmu, w którym współczesny człowiek znajduje się dziś, 500 lat po rewolucji lutra. Zadał pytanie i szukał odpowiedzi, której nie można poznać po tej stronie wieczności. Dopóki żyjemy i oddychamy, możemy w każdej kolejnej chwili niebo zdobyć lub stracić. Od Judasza po Dyzmę, który wisiał na krzyżu obok naszego pana, zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Jedyne co musimy zrobić, to pochwycić je albo pozwolić mu odejść. To psychologiczny dramat lutra, jakim była potrzeba pewności, doprowadził go ostatecznie do absurdów teologicznych. Był on jednym z wiodących biblistów Europy, a jednak człowiekiem pozbawionym nadprzyrodzonej nadziei, czyli ufności. Szturmował bramy nieba, domagając się odpowiedzi i przekonał siebie, że niebo udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Opracował całą doktrynę wśród swoich pokrętnych wywodów, a te pokrętne wywody stały się doktrynerskie. Jego metoda zakończenia jedności teologicznej na całym kontynencie była genialna w swojej prostocie. Uff, biblista twierdził, że ponieważ człowiek zostaje usprawiedliwiony tylko przez wiarę, co jest całkowicie antybiblijnym poglądem, to ostatecznie nie ma potrzeby Kościoła z jego sakramentami, kapłaństwem, mszą, która jest ofiarą, świętymi, hierarchią i papieżem. Człowiek mógł po prostu otworzyć Biblię i użyć jej jako właściwego autorytetu. Sola, Skryptura. To, czego nie brał pod uwagę, to fakt, że inni rewolucjoniści dojdą do interpretacji różniących się od jego własnej jeśli chodzi o znaczenia tego lub innego konkretnego fragmentu pisma świętego. Jednak szkoda została dokonana. W swojej próbie obalenia autorytetu kościoła w kwestiach zbawienia, Luter jedynie przeniósł autorytet, a nie obalił go. Każdy poszczególny człowiek stał się teraz swoim własnym indywidualnym papieżem, decydującym o tym, co złe, a co dobre i przypisującym swoje osobiste grzeszki właściwej interpretacji Pisma Świętego. Nie ma znaczenia, jeśli inni się z tym nie zgadzają. To jest dobre dla niego. Osoba indywidualna stała się teraz jedynym arbitrem dobra i zła. To, co Luther rozpętał w świecie teologii, wkrótce miało przekroczyć wspólne granice dzielone ze światem filozofii, gdy już samozwańcze elity intelektualne podchwyciły pogląd, że prawda jest czymś określanym przez osobę indywidualną, a nie obiektywną rzeczywistością samą w sobie, szatan doprowadził świat właśnie tam, gdzie chciał. Indywidualny kryzys w umyśle niezrównoważonego niemieckiego duchownego miał się właśnie stać kryzysem zbiorowym, którego reperkusje wciąż są odczuwane nawet dzisiaj w potężnych gromach. Stary świat miał dość szybko przeminąć idea autorytetu została roztrzaskana w drobny mak wszystko to co nastąpi to konieczne rewolucje wojny i przegrupowania sfer politycznych i społecznych oczywiście nim się to rozegra minie parę wieków lecz diabeł ujrzał tę chwilę i wykorzystał cały jej potencjał człowiek staczał się ku totalnej destrukcji rozumienia samego siebie od samego początku, niezależnie od tego, czy była to cywilizacja czy imperium, ludzie nigdy nie postrzegali siebie jako tak niezależnych, tak niepowiązanych ze światem boskim, obojętnie jak pojmowali Boga. Od Anatolii poprzez Asyrię, Persję, Egipt, Grecję, po Rzym, we wszystkich wschodnich rejonach, zarówno w judaizmie, w katolicyzmie, jak i islamie człowiek zawsze postrzegał siebie jako podlegającą Bogu lub bogom. To się skończyło. W nowej filozofii nie potrafiliśmy już nawet określić, czym jest rzeczywistość, a tym bardziej, co jest w niej prawdą. Na scenie pojawiali się kolejni filozofowie, z których każdy rozdzierał świat obiektywnej prawdy w jeszcze większym stopniu niż ich poprzednicy. Torowali sobie drogę przez logikę i myśl, dokonując spustoszeń w całej cywilizacji tej samej cywilizacji, której zawdzięczali naukę czytania oraz książki i manuskrypty. Cywilizacja dokonała tego wszystkiego i wiele więcej, kierując się gwiazdą prawdy obiektywnej. Ta prawda obiektywna zaś nie tylko istniała, ale była poznawalna. Teraz niewdzięczni synowie tej cywilizacji. Mieli nie tylko zakwestionować prawdę obiektywną i fakt jej poznawalności, ale mieli dojść aż do zakwestionowania faktu, że cokolwiek jest poznawalne samo w sobie, dojść do wniosku, że ostatecznie prawda nie istnieje, wszystko jest poznawalne jedynie w odniesieniu do wszystkiego innego. Potrzeba będzie kilku pokoleń, by to wszystko całkowicie wchłonęły i rozegrały. Jednak nim ten proces dobiegnie końca, monarchie zostaną obalone i wyłonią się nowe państwa z ich nowymi bogami indywidualizmu i praw człowieka, których podstawą będzie filozoficznie lichy system prostej deklaracji, że to prawda, gdyż tak powiedział człowiek. Dla względów praktycznych można je będzie przypisać jakiemuś uniwersalnemu władcy, wzmacniając pękające fundamenty. Jednak okaże się to jedynie fałszywym rozumieniem człowieka, w którym brak jakiegokolwiek prawdziwego rachunku sumienia. Na przykład, dlaczego jakiś stwórca miałby zapewnić człowiekowi jakiekolwiek przyrodzone prawa? Kto miał autorytet w nowym świecie pozbawionym autorytetu, by ogłosić, co jest w umyśle stwórcy i jakie są jego intencje? Ponieważ Stwórca był tak powściągliwy, że po prostu pozwolił omylnemu człowiekowi natrafić przypadkiem na oczywiste prawdy, w cudzysłowie, kto miałby powiedzieć, czy Stwórca po prostu następnego dnia nie odwróci kursu i nie dostarczy zupełnie nowego zestawu oczywistych prawd? W końcu, jeśli były one tak oczywiste, jak można było ich nie dostrzec w całej ludzkiej historii, aż do XVIII wieku. Czy słowo oczywiste nie zakłada istnienia jakiegoś stopnia oczywistości? Oparcie całego życia narodowego na pewnych prawdach, które są oczywiste, przy jednoczesnym lekceważeniu tej rzeczywistości, że nikt do tej pory w całej ludzkości nie zauważył tych prawd, można by po prostu postrzegać jako zwykły filozoficzny kaprys. Tym niemniej rozpoczął się wielki amerykański eksperyment. Zerwanie z przeszłością było teraz zupełne i narodził się nowy naród. Jednak czy to zerwanie z przeszłością było tak całkowite? Nie w takim stopniu, jak to ogłoszono. Mogło ono być zupełne z rządowego punktu widzenia, ale samorządny naród będzie mógł odnieść sukces w samorządzie tylko wówczas, jeśli istniałyby uzgodnione reguły oraz protokoły. Pomimo faktu, że pierwsi europejscy przybysze na kontynent Ameryki Północnej byli katolikami, od Florydy i Karaibów po Quebec i drogę wodną Świętego Wawrzyńca, to ostatecznie to ostatecznie od Finger Lakes w stanie Nowy Jork po Bayou Louisiana zwyciężył protestantyzm. Jednak był to protestantyzm, który miał jeden aspekt wspólny ze swoim pogardzanym katolickim wrogiem – moralność. Mimo podżegania co do twierdzeń teologicznych, protestantyzm wciąż kurczowo, niemal zaciekle trzymał się katolickiej moralności, a w szczególności moralności seksualnej. Jedną z największych zagadek historii będzie to, dlaczego religia, która zaczęła się od wezwania do respektowania prawa osoby indywidualnej, do decydowania o prawdzie, przyległa tak uporczywie do wymogu wyrzeczenia się tego, samostanowienia przez każdego w dziedzinie moralności seksualnej. Nie będzie żadnej tolerancji dla dewiacji, przynajmniej jeszcze nie teraz. Z perspektywy Nowej Ameryki ukształtowano doskonałe społeczeństwo, naród pozbawiony długów wdzięczności wobec jakiegokolwiek kościoła państwowego, jednak energicznie akceptujący i egzekwujący kodeks moralny kościoła odrzuconego przez ich przodków. Były to dwie wykluczające się rzeczy w jednym. Ameryka była państwem chrześcijańskim, bez wszelkich komplikacji decydowania, o jaki rodzaj chrześcijaństwa chodzi, pod warunkiem, że nie był to katolicyzm. Jednak cały ten gmach był gigantycznym oszustwem, praktyczną teologią pozbawioną filozoficznych fundamentów. Niczego nie przemyślano, ani nad niczym się dobrze nie zastanowiono. W dążeniu do odrzucenia rządu króla Jerzego, nikt nie uświadomił sobie, że zachowano tegoż króla religię, albo przynajmniej jego system religijny, i nikt nie wiedział dlaczego, ani nawet tego nie zauważył. To jest sposób, w jaki każdy zawsze odprawiał obrzędy religijne, prawda? Wszyscy wierzymy w Boga, prawda? A więc naprzód. Nieoficjalna religia państwowa faktycznie istniała w Ameryce ale to właśnie dlatego, że była ona nieoficjalna, przygotowano grunt pod jej upadek. Gdyby w Stanach Zjednoczonych doszło do wojny religijnej, być może pewne rzeczy stałyby się jaśniejsze. Przynajmniej wielka debata religijna mogłaby zapewnić jakąś jasność. Wszystkie te religie nie mogły mieć racji, każda z nich uczyła różnych rzeczy, ale miały one ze sobą coś wystarczająco wspólnego, by przez jakiś czas ten temat omijać. Jeśli metodyści zabierali głos na temat Biblii, prezbiterianie myśleli, że rozumieją. Kiedy baptyści mówili o Jezusie, luteranie rozpoznawali imię. Wszystko to w końcu było chrześcijaństwem i każdy zdawał się wierzyć w te same istotne rzeczy. Przez pewien czas to wszystko wydawało się spokojne i wykonalne. Nawet kiedy nowobogaccy imigranci katolicy zaczęli cisnąć się do amerykańskich miast, w XIX i na początku XX wieku można ich było rozsądnie tolerować do pewnego momentu. Przynajmniej mieli oni tę samą moralność seksualną, mimo że partia nic nie oskarżała ich m.in. o gwałty. Nawet gdy Ku Klux Klan dokonał zakończonego fiaskiem marszu na Uniwersytet Notre Dame w latach 20 XX wieku, by go spalić, powodem było urojone zagrożenie, że Watykan chciał obalić rząd i ustanowić katolicką prowincję. Nie chodziło o to, że katolicy i protestanci odmiennie postrzegali kwestię kodeksu moralnego. To samo twierdzenie wywołało gwałtowną antykatolicką reakcję, kiedy John Kennedy. Ubiegał się o prezydenturę w roku 1960. Nikt nie twierdził, że katolicy zrujnują zasady moralne narodu, tylko że Watykan miał tajne plany przejęcia kontroli nad rządem i uczynienia ze Stanów Zjednoczonych marionetkowego państwa teokracji. Wielki niepokój protestantów odnośnie katolików w Ameryce ograniczał się do obawy o zewnętrzną kontrolę ze strony papieża i nie był. Odrzuceniem wspólnego kodeksu moralnego. W rzeczy samej ta katolicka moralność była tak imponująca, że mimo splądrowania katolickiej Europy 500 lat wcześniej przez Marcina Lutra, kodeks moralny wciąż pozostawał nietknięty, nie tylko na terenach katolickich, ale na obszarach, które były katolickie poprzednio, jak również w nowych państwach, takich jak Ameryka. Wydawało się, że różnice teologiczne nie były w końcu tak ogromne. I właśnie tego chciał szatan, aby wraz z nastaniem lat 60. XX wieku każdy w to wierzył. Rozdział 5. Amerykańska szalka Petriego luterańska wolność. Przyjęcie tej samej moralności seksualnej przez ludzi było wspaniałe, gdyż dawało to ważne korzyści społeczne. Poza tym miała ona wbudowane dzięki matce naturze, biologiczne mechanizmy zachowania równowagi. Zbyt wiele swobody seksualnej wiązałoby się dla społeczeństwa z oczywistymi konsekwencjami, z nieplanowaną ciążą. Tak naprawdę można by dowodzić, że akceptacja kodeksu moralności seksualnej miała z tym więcej wspólnego niż z zasadą teologiczną. Ludzie po prostu przyjęli, że seks pozamałżeński mógł doprowadzić do złych w cudzysłowie rezultatów. Jednak pamiętajmy, że amerykanizm został zbudowany na indywidualizmie odziedziczonym z systemu filozoficznego zrodzonego z odrzucenia przez Marcina Lutra, autorytetu w dziedzinie teologicznej. Amerykanie są przynajmniej pragmatyczni. Kiedy następstwa jakiegoś zachowania okazują się zbyt poważne, większość ludzi nie będzie się w nie angażować. Jeśli ich niezaangażowanie w zachowania tego typu przypadkiem będzie zbieżne z dominującym kodeksem moralnym, tym lepiej. Jednak, co by się stało, gdyby amerykański indywidualizm nagle napotkał sytuację, która byłaby pozbawiona konsekwencji? Czy indywidualizm ten ograniczałby się do kodeksu moralnego, którego nigdy tak naprawdę nie rozstrzygnięto i nie poddano debacie, ani nie rozumiano poza zwykłym praktycznym zastosowaniem? Ponieważ Ameryka nigdy nie doświadczyła wielkiej debaty religijnej. Nigdy nie wdała się w dyskusję, która religia jest właściwa. Żadnej z zasad moralnych nigdy nie przeanalizowano z perspektywy teologicznej. Czy seks pozamałżeński jest zły, ponieważ jest grzechem, czy tylko dlatego, że jakaś nieszczęsna, biedna kobieta najprawdopodobniej zajdzie w ciążę? Tej pierwszej możliwości nigdy nie poddano debacie, ponieważ wcześniej musiałoby to oznaczać całą dyskusję o tym, czym jest grzech, Według kogo, z czyjego upoważnienia, itd. Oznaczałoby to powrót kraju do stanu, w jakim Niemcy znajdowały się w roku 1517. Poza tym łatwo było pominąć takie drażliwe kwestie, ponieważ obojętnie, czy był to grzech, czy nie, oczywistością jest, że seks pozamałżeński niemal z pewnością oznaczał dziecko. Jeśli nie za pierwszym razem, to z pewnością wkrótce potem. W większości przypadków nie było to warte ryzyka. Jednak, jeśli groźba ryzyka zostałaby usunięta, wówczas mielibyśmy do czynienia z całkowicie nową dynamiką. Tego samego roku, kiedy w czasie kampanii prezydenckiej katolik John Kennedy przepraszał w Houston grupę protestanckich duchownych za to, że jest katolikiem, inny katolik właśnie dopracowywał swoje badania, które miały doprowadzić do powstania pigułki antykoncepcyjnej. Doktor John Rock. Był naturalnym spadkobiercą Marcina Lutra. Ponad 400 lat po tym, jak baronowie Niemiec zapewnili Lutrowi ochronę z powodu jego herezji, władcy Stanów Zjednoczonych zapewnili ochronę rezultatom jego herezji. Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła pigułkę antykoncepcyjną. W końcu doszło do kryzysu, do jego pełnej eksplozji. I niemal nikt nie rozpoznał go jako takiego. Szatan zbił kapitał na kryzysie myślowym w umyśle Marcina Lutra i wprawił w ruch ideę, że człowiek jest swoim własnym autorytetem. Gdy ta wiara zaczęła już funkcjonować, tak naprawdę zapisano ją jako nadrzędną zasadę. Jedyne co trzeba było zrobić, to poszukać sposobu jej wykorzystania. Seks stanie się bronią szatana. Istnieją dwie władze, których nawet aniołowie nie posiadają, a które ma człowiek. Jedna to zdolność przyjmowania rzeczywistego ciała i krwi Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej, a druga to zjednoczenie z Bogiem w akcie stworzenia. Na chwilę pominę pierwszą, by przeanalizować tę drugą. Pamiętajmy o zazdrości, jaką szatan żywi wobec ludzi. Nie tylko indywidualny człowiek może wstąpić na szczyty wyższe niż te, które niegdyś zajmował diabeł w swojej niebiańskiej chwale, ale człowiek może także cieszyć się zażyłością z Bogiem w akcie stworzenia. Gdyby ten akt można było zdeprawować, oderwać od swojego pierwotnego celu i poddać jedynie cielesności, wówczas ta dzielona z Bogiem przez człowieka zażyłość mogłaby ulec zniszczeniu. A człowiek zostałby zredukowany do swoich podstawowych instynktów i w konsekwencji odmówiona by mu była wizja uszczęśliwiająca. Szatan do tego momentu przygotowywał grunt, by człowiek stał się udzielnym panem wszystkiego. A zatem człowiek miał nawet panować nad własną seksualnością. Powtórzyła się scena z rajskiego ogrodu. Seks oderwany od powiązania z Bogiem stanie się narzędziem. Dzięki któremu szatan powie ponownie ludzkości: Jak Bóg będziecie! Pierwsze pouczenie dane przez Boga pierwszej ludzkiej rodzinie brzmiało: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Jakże to zatem właściwe, że niosący śmierć diabeł obrał sobie za cel tę najwyższą fizyczną władzę człowieka, władzę, której sam nie posiada? Skłonność do reprodukcji jest tak silna i tak wrodzona w naszej ludzkiej naturze, w rzeczywistości w całej naturze, że wymagało to niemal herkulesowego trudu ze strony diabła i cierpliwości jego starego Nemesis, Hioba, by doprowadzić do obalenia ustalonego porządku. Należało całkowicie wymazać podstawowe, fundamentalne rozumienie samej ludzkiej natury, płciowości roli płci i jej psychologii. Trzeba było powtarzać w kółko empiryczne dowody, by przedstawić intelektowi człowieka myśl, że reprodukcja jest złem, a nie dobrem. Należało postawić na głowie cały porządek życia. Należało w takim stopniu całkowicie zatracić i oszpecić wartość samego życia, aby wszystko mogło stać się możliwe. Nawet dla piekła wydawać by się to mogło rzeczą prawie niemożliwą. Całkowicie wypaczyć dobro w zło i jednocześnie oszukać ludzkość, by myślała, że jest to dobro. Seks należało odłączyć od prokreacji na taką skalę, by wstrząsnęło to murami samego piekła. Szatan zabrał się do dzieła bardzo cierpliwie, bowiem wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Zawsze pouczające jest spojrzenie wstecz, by wyraźniej zobaczyć trajektorię pewnych rzeczy. Kryzys zaczęty w umyśle Lutra, który doprowadził do kryzysu autorytetu teologicznego, przygotował drogę dla kryzysu filozofii, który z kolei sam eksplodował, stając się kryzysem porządku politycznego, który następnie zapoczątkował dominację człowieka jako tego, kto sam określa swoje prawa. Człowiek stał się bytem najwyższym. W ciągu około dwóch, trzech stuleci władza została odebrana Bogu i oddana w ręce człowieka. Wolność stała się sloganem ukształtowanego na nowo narodu. Oczywiście na początku XIX wieku mogło to nie być w pełni jasne. Wszystko na pozór wydawało się być dobre, wyłaniały się nowe rządy. Nowe i uprzednio istniejące państwa zmieniały sojusze, by stworzyć nową cywilizację. Powszechnie akceptowano ideę najwyższego bytu, który nadaje ład naszym dniom i życiu. Moralność powszechnie postrzegano jako system umożliwiający godne życie po to, by utwierdzać dobro wspólne. Dla obywateli zdrowa była taka sytuacja, w której kobiety stawały się matkami, ojcowie byli głowami domu i zarabiali na utrzymanie potomstwa, które w większości było liczne, a społeczeństwo zachowywało kodeksy prawne. I moralne, by pielęgnować taką atmosferę. Powinnością religii było przypominanie narodom, że żyjemy w ustalonym porządku moralnym dla podtrzymania dobra wspólnego, co z kolei miało utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa, wolności. Wszyscy amerykańscy ojcowie, założyciele uznawali potrzebę, wymóg, by naród nie posiadał wielu bogów czy kodeksów moralnych. Często mówili oni o religii i jej konieczności dla złączenia narodu. A kiedy mówili o religii, kiedy publiczność słyszała, jak mówili o religii, to rozumiano to jako religię chrześcijańską, niezależnie od przybranej formy czy denominacji. Jednak nie brali oni pod uwagę faktu, że religia, religia stworzona przez człowieka, mogłaby być równie łatwo zastąpiona inną religią, stworzoną przez człowieka zawierającą zupełnie odmienny zestaw kodeksów moralnych i całkowicie nową moralność. To właśnie dlatego, że postawa wobec religii była tak mocno zakorzeniona w wolności. Dominująca religia Stanów Zjednoczonych miała w końcu ustąpić miejsca innej religii, także mającej swe źródła w wolności osobistej, niezależnej wolności, pozbawionej szacunku dla kogokolwiek, z wyjątkiem osoby indywidualnej. W pewien sposób brak moralności, jakiego doświadczamy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, jest logicznym wynikiem tego liberalistycznego podejścia do religii, modelu pragmatyzmu dążącego do wykorzystania religii po prostu jako środka do osiągnięcia celu. Ponieważ nigdy nie doszło do debaty nad tym, która religia jest właściwa, a z pewnością jest nią jedyna religia, to znaczy siłą rzeczy, że są inne fałszywe, Oznaczało to, że żadnej religii nigdy nie otoczono czcią, a zatem kodeks moralny, moralność narodu były zawsze do wzięcia w cudzysłowie. ów kodeks moralny pozostawał zawsze ustalony tylko dlatego, że byliśmy zgodni co do jego ustalenia, co oczywiście w rzeczywistym świecie skutkowało przygotowaniem gruntu pod jego ustalenie, aż w końcu tak się stało. W XIX wieku, gdy część rodzin była zajęta zapewnieniem sobie i swojemu potomstwu dobrodziejstw wolności, gromadząc niewyobrażalne osobiste fortuny, zrodziła się postawa wyższości, która ustąpiła miejsca badaniu idei, że niektóre rasy są niższe i powinny być w takiż sposób traktowane. Z trudem można to nazwać nową ideą. Praktycznie w każdej poważnej cywilizacji istniały tego ukryte nurty, jeśli nie rzeczywista polityka. Czym jest niewolnictwo, jeśli nie upolitycznioną wiarą, że ktoś jest panem, a ktoś inny niewolnikiem, ktoś kimś lepszym, a ktoś kimś gorszym? Niewolnictwo towarzyszyło niemal całej historii i prawie zawsze pojawiało się jako wynik podboju wojskowego. Jednak o wyjątkowości podejścia do zagadnienia niższości pewnych narodów w XIX wieku stanowiła atmosfera powszechnego poważania, jaką myśl ta przyjęła pod kuratelą Rockefellerów, prawdziwie typowej amerykańskiej rodziny. To John Rockefeller Jr. jako pierwszy podjął w swojej rodzinie temat eugeniki. Pod koniec XIX wieku nauka eugeniki była określana przez swoich rzeczników jako Samostanowienie ludzkiej ewolucji. Podobnie mieliśmy do czynienia z pojęciem samostanowienia niezależnego człowieka. Jako student Brown University w roku 1894 młody Rockefeller napisał pracę pod tytułem Niebezpieczeństwa dla Ameryki wynikłe z niekontrolowanej imigracji, w której potępiał imigrantów jako szumowiny z obcych miast wagabundów, włóczęgów, nędzarzy i ludzi leniwych, niedouczonych i niewiele lepszych od zwierząt. Dążył do oczyszczenia planety z tych szumowin, w cudzysłowie, przy zastosowaniu nauki eugeniki. Rockefeller robił to, rozdając pieniądze organizacjom wspierającym i promującym jego poglądy. Pierwszym krokiem Rockefellerów w tej dziedzinie było ustanowienie Archiwum Eugeniki. W Cold Spring Harbor w stanie Nowy Jork w roku 1910, które promowało wsparcie Rockefellerów dla badań eugenicznych i rasistowskie przekonania Johna. Trzy lata później dodano klejnot do korony rodziny Rockefellerów. W roku 1913 założono Fundację Rockefellera, kiedy Zgromadzenie Ustawodawcze Nowego Jorku przegłosowało 24 kwietnia ustawę nadającą fundacji osobowość prawną. Fundacja rozwinie się w organizację, która dokona infiltracji najważniejszych struktur amerykańskiego katolicyzmu, ale więcej na ten temat powiemy później. Na razie Fundacja stała się kanałem finansowania różnych inicjatyw kontroli populacji i manipulowania przyrostem ludności. Była to metoda stosowana przez rodzinę Rockefellerów do przelewania olbrzymich sum pieniędzy na liczne projekty, których główny cel był zgodny z ich celem. Kontrolowania populacji. ów cel Fundacji Rockefellera został wyrażony następująco: by promować dobro ludzkości w całym świecie. Typowa niejasność, gdyż w rzeczywistości pozostawiała otwartą kwestię kto określał, czym jest to dobro w cudzysłowie. Gdy tylko Fundacja uzyskała osobowość prawną, 75-letni John Rockefeller Senior Ojciec, założyciel fundacji, obdarował ją podarunkami, których łączna suma wynosiła 35 milionów dolarów. Rok później doszło do tego kolejne 65 milionów dolarów. Biorąc poprawkę na inflację, 100 milionów dolarów w roku 1913 to odpowiednik dzisiejszych stulecie później 2,5 miliarda dolarów. Rockefellerowie wyraźnie potraktowali poważnie wywieranie wpływu. Sekretarz Fundacji z jej początków w roku 1913, Jerome D. Green, stwierdził w memorandum opisującym jej zasady i politykę, iż dziełem Fundacji jest dotarcie do źródeł indywidualnych lub społecznych dolegliwości oraz ubóstwa. Wyznaczało to ogólne podstawy rozwoju Fundacji. Na jednym z pierwszych spotkań zarządu stary doradca Johna Seniora o imieniu Frederick Gates. Argumentował, że choroba jest największym złem w życiu ludzkim, umieszczając cielesne materialne potrzeby ponad potrzebami duchowymi. Ogólną koncepcję, tzw. zdrowia, ustanowiono jako priorytet fundacji i stanie się ona podstawą późniejszych projektów związanych z rządzeniem światem poprzez kontrolę populacji i inicjatywy dotyczące zmian klimatu. W czerwcu 1913 roku zarząd Fundacji Rockefellera wypłacił swoje pierwsze subwencje w wysokości 25 tysięcy dolarów na stworzenie Międzynarodowej Komisji Zdrowia, co zainicjowało działalność Fundacji w obszarze zdrowia na skalę globalną. Zdrowie w cudzysłowie tak naprawdę zaczęło mieć bardzo szeroki zakres znaczeniowy, gdy Fundacja pomogła także w ustanowieniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Higieny Społecznej. Dla kierowania badaniami naukowymi nad czynnikami biologicznymi i społecznymi, które wpływają na ludzkie zachowania seksualne. Te wczesne lata ustaliły kurs fundacji Rockefellera, aż po czasy współczesne. Zdrowie stało się przykrywką, pod którą miał być kierowany cały ruch kontroli urodzeń. Dzisiaj, jeśli prześledzi się jakąkolwiek z wyróżniających się fundacji oddanych kontroli narodzin, z których nie mniej istotną jest fundacja Billa i Melindy Gatesów, wyeksponowane znajdziemy słowo zdrowie. Przy fundacji założonej przez Gatesów Rockefellerowie wydają się być zupełnymi amatorami. Podczas gdy John Senior przelał sumę równoznaczną blisko 3 miliardom dolarów, fundacja Gatesów dysponuje 40 miliardami dolarów w aktywach. Fundacja Billa i Melindy Gatesów przejęła kuratele od Fundacji Rockefellerów w obszarze kontroli narodzin. Podczas gdy Fundacja Rockefellera nie używa obecnie zwrotu eugenika, jak to chętnie robiła we wczesnych czasach, wciąż jest bardzo mocno zaangażowana w badania społeczne. To zainteresowanie uwidoczniło się dzięki wspieraniu przez około 20 lat przez Fundację Biura Higieny Społecznej. Misją biura było prowadzenie badań i studiów nad dolegliwościami społecznymi, takimi jak prostytucja, jak również zapewnianie edukacji pod względem kontroli narodzin, zdrowia materialnego i edukacji seksualnej. Biuro w końcu zamknęło podwoje w roku 1940, gdy rodzina postawiła sobie za cel inne obszary społecznego ubogacania, takie jak kontrola populacji. W roku 1952 została założona Rada do Spraw Populacji przez Johna D. Rockefellera III, prawnuka Rekina Finansjery i syna Johna Juniora, który był entuzjastą eugeniki. W dążeniu do oddzielenia Rady od negatywnych skojarzeń związanych z eugeniką w świecie po II wojnie światowej, gdy ludzkość wciąż była wstrząśnięta horrorami hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Zrezygnowano ze słowa eugenika i zastąpiono je eufemizmem kontrola populacji. Rada także popierała rozwój środków antykoncepcyjnych i badań nauk społecznych, by zwiększyć ogólne stosowanie antykoncepcji. Niektóre z powszechnie dostępnych dzisiaj środków antykoncepcyjnych zostały opracowane przez Radę do Spraw Populacji. Herezja wróciła do punktu wyjścia. Jednakże. Skupienie się na dziele Rockefellera w połowie wieku, to trochę wybieganie przed szereg. Prawdziwy sukces, który wytyczył drogę Rockefellerom, nie był zasługą żadnego rządu, ale utarował sobie drogę przez świat religii. To wspólnota anglikańska, Kościół anglikański, na swojej konferencji w Lambeth około 1930 roku. Zapoczątkował reakcję łańcuchową, która doprowadziła do postrzegania antykoncepcji jako rzeczy moralnie dopuszczalnej. Po szeregu poprzednich lat, kiedy antykoncepcję odrzucano, została ona zaaprobowana w wyniku nacisku dobrze finansowanych grup eugenicznych, które ideologicznie miały swoje źródło w rodzinie Rockefellerów. Po raz pierwszy w ciągu niemal 2000 tysięcy lat historii chrześcijaństwa to, co poprzednio uważano za grzech ciężki, Najpierw starli z tablicy Anglikanie, a w końcu każda większa denominacja protestancka, jak również wiele pomniejszych. Herezja protestantyzmu wróciła teraz do punktu wyjścia. Oswobodziwszy się od zakotwiczenia w katolickiej prawdzie, od niemal czterech stuleci snując się przez uniwersytety, pałace i rządy, powracała obecnie do kościołów. Herezja ustanowiła swoje siły na każdym wyobrażalnym obszarze. Politycznym, akademickim, prawnym, a wreszcie była gotowa zaanektować moralność narodu. Co sprawiło, że Kościół Anglikański odwrócił kurs po tym, jak poprzednio odrzucał antykoncepcję jako rzecz niemoralną? Różnicę stanowiło zorganizowanie i ufundowanie sił globalnych, dążących do legitymizacji antykoncepcji, a mianowicie Fundacji Rockefellera. Rozległ się tylko jeden, samotny głos sprzeciwu wobec zła. Tak jak papież święty Pius X ostrzegał 20 lat wcześniej o nadciągającej burzy, która będzie dążyć do obalenia Królestwa Chrystusa, tak teraz jego następca, papież Pius XI, wydał encyklikę Casti Conubii, w której potępiał kontrolę urodzin jako zło moralne, i odpowiedział na Lambeth, autentyczną katolicką nauką moralną, odrzucającą kompromis ze współczesnością. Potwierdził on wiekową naukę na temat aborcji i antykoncepcji, wcześniej nazywając je złem moralnym, którego w społeczeństwie obywatelskim, rodzinie i małżeństwie należy się wystrzegać. Ten, kto stosuje antykoncepcję, dopuszcza się niecnego i w istocie swej nieuczciwego czynu. Ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie udaremnić siłę rozrodczą, obciąża sumienie swoim grzechem ciężkim. Jeśli by zaś spowiednik, albo dusz pasterz, jaki wiernych swoich w takie błędy wprowadzał, niech wie, że będzie musiał Bogu Najwyższemu Sędziemu zdać surowy rachunek. W małżeństwie ludzie takimi będą, jakimi byli przed małżeństwem, że w końcu. Rząd będą, co siali. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe, swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.